Dzień dobry, tu ja mówię. Znów na tle rezerwowych krzaków. To powoli już przestają być rezerwowe krzaki, ale krzaki alternatywne, równouprawne. To ciężko było dogonić starą z tymi jej inwestycjami krzakowymi, kwiatowymi. No ale jakoś powoli już sobie z tym radzę. I tak kawałek po kawałku się przesiadam, żebyście Państwo mieli jakieś odmienne widoki. No ale ja mam też takie swoje ulubione kadry i zdaje się, że tu te rezerwowe krzaki będą do takich należeć. Proszę Państwa, co u Was słychać? Bo jeśli byście się spytali, co u mnie słychać, no to ja bym odpowiedział, że złapałem jakąś kontuzję biodra, która się mi odnawia dość często. Boli jak cholera. Zarysowałem auto. Ja albo ktoś inny, no pomijmy milczeniem, kto by to mógł być. Niemieckiego diesla na całej długości z prawej strony, ale wziąłem pastę i zapastowałem. Gdybym wziął, to może by mi się nie udało, ale wziąłem i zapastowałem. Przepraszam. No i tyle. Prawie jak nowy. Zresztą to tylko materia. Jakbym miał wybierać, co by mi się miało naprawić i zapastować, to zdecydowanie wybieram biodro. No i to jeszcze, proszę Państwa, u mnie słychać, że kompletnie mnie nie interesuje, co tam słychać na Bliskim Wschodzie. Już zaczynają mnie nudzić te wszystkie interpretacje, teorie i tak dalej, chociaż no, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że sam w tym nie biorę udziału. Zdarzyło mi się napisać parę komentarzy na portalu X, to powoli się trzeba będzie przyzwyczaić już chyba do tej nowej nazwy. No ale to wszystko, bo co my możemy tutaj z polskiej perspektywy zajmować się układaniem światowych porządków. Wiadomo, że to co się dzieje w Izraelu będzie się działo, będzie się rozgrywało na arenie międzynarodowej i będą brały w tym udział najbardziej tłuste misie. A żeby tylko tym naszym filozofom rządzącym i opozycyjnym, bo ci opozycyjni to jeszcze głupsi, nie przyszło przypadkiem do głowy, żeby zacząć sobie wieszać flagi z jedną gwiazdą na niebieskim tle na kontach sobie społecznościowych, a nie daj Boże gdzieś tam nie wysyłać jakichś ostatnich F-16, czy co nam tam jeszcze zostało po ostatnich prezentach. My mamy, proszę Państwa, swoje problemy. Dzisiaj napisałem taki artykuł na portalu patrzymy.pl, gdzie poświęcony dowcipom, bardzo wielkim cudzysłowie, dowcipom niemieckiej partii SPD. No ale rzecz polega na tym, proszę Państwa, że te dowcipy są opowiadane bez względu na barwy polityczne, a są wspólne dla barw narodowych, czyli dla Niemiec. A chodzi, proszę Państwa, o Heimat. To w ich języku nazywa się Heimat, a w naszym języku to są, proszę Państwa, ziemie odzyskane. No, czyli dokładnie te ziemie, z których to Państwa teraz nadaje. No, gdyby Niemcy zrealizowali swoje dowcipy i zrealizowali swoje pomysły, to ja bym teraz tutaj szprechał, a nie mówił do Państwa. Bo jak wiemy, Dolny Śląsk, te okolice, to tutaj były ziemie, gdzie trafiali repatrianci z kolei, czyli Polacy wygonieni z terenów obecnej Ukrainy głównie. No moja rodzina akurat od strony mamy w całości pochodziła spod Lwowa. I tutaj akurat w tej wsi, w której teraz mieszkam, to fenomen tej wsi polegał na tym na samym początku, że to praktycznie dwie rodziny się w całości przeprowadziły za Buga i trafiły tutaj, dlatego tutaj też w tej wsi no, panują takie, a nie inne relacje. Tutaj się obcych praktycznie nie uznaje. Ja tu mieszkam już ile? No, będzie chyba z 15 lat, ale nadal nie jestem autochtonem. Nadal jestem uważany jako ciało obce. Nie mam pretensji, no każdy sobie kultywuje swoje tradycje, jak uważa. Lokalny patriotyzm taki dość silny ma to miejsce. Natomiast wśród Niemców, proszę Państwa, ten patriotyzm objawia się w taki sposób, że po raz kolejny wspominają o rewizji granic. I ten resentyment niemiecki jest, proszę Państwa, bardzo silny. Ja naprawdę odradzałbym serdecznie wszystkich
wszystkim, którzy podchodzą do tego lekko na zasadzie tak zwanych Michałków, czyli informacji trochę z pogranicza kolorowych pisemek czy brukowych pism. To tak nie działa, proszę Państwa. I tutaj chyba nie zdradzę Wam wielkiej tajemnicy, bo myślę, że i sami większość z Państwa do takich wniosków dojdzie. To nie tyle wnioski, co po prostu fakty, że ten resentyment najmocniej działa. Zresztą podobnie jak ruchy neonazistowskie. No to już jest prawdziwy fenomen. To najmocniej działa w NRD-owie, w byłym, na terenach byłej NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, i temu się nie ma co dziwić, no bo my tak dokładnie graniczymy. My graniczymy z byłym NRD na Nysie i na czym? Na Odrze. Proszę Państwa, i ten pseudodowcip w wykonaniu partii SPD, czyli partii rządzącej, głównej partii koalicyjnej, u nich się ta koalicja nazywa sygnalizacji świetnej, bo tam wszystkie możliwe kolory partyjne są podłączone, to też jest charakterystyczne dla Niemców. Niemcy potrafią się porozumieć ponad wszelkimi możliwymi podziałami, jeśli chodzi o władzę i realizację niemieckich interesów. Dowcip polegający na tym, że na plakacie są narysowane strzałki i komentarz mniej więcej taki, że to w tym plakat powstał z okazji Zjednoczenia Niemiec, Święta Zjednoczenia Niemiec, no czyli tego, co się wydarzyło kiedy? No 89-90 rok. 89 to był upadek muru berlińskiego, a Zjednoczenie Niemiec chyba już w 90, takie formalne. To nieistotne. Wiadomo, jaki mniej więcej przedział czasowy chodzi, no tak zwany upadek komuny, to też jest bardzo umowne określenie. No i jeśli do tego jest z plakatu, jest taki komentarz, że proces zjednoczenia Niemiec jeszcze nie został zakończony i cieszymy się ze zjednoczenia Niemiec, ale ten proces jeszcze nie został zakończony, usilnie nad nim pracujemy i te strzałki na wschód, to są oczywiście się wymierzone w Polskę, no to muszę Państwu powiedzieć, że nawet co niektórzy w Niemczech dostali rozwolnienia. No bo tak jak mówię, gdyby to była jakaś niszowa partia, która się tego typu dowcipami zajmuje, no to jeszcze pal licho, ale no mamy do czynienia z partią, której liderem jest obecny kanclerz Niemiec. Ja w tym artykule na patrzymy.pl też opisałem sytuację, jaka miała miejsce właśnie na przełomie 89 i 90 roku. No to proszę Państwa, to po latach dopiero wyszło, jak Niemcy traktowały Polskę, jak długo opierały się przed tym, aby uznać granice polsko-niemieckie po zjednoczeniu Niemiec w takiej formie, jak one zostały zatwierdzone po II wojnie światowej. To naprawdę nie była miękka gra i to mówili ludzie, którzy są bardzo daleko od jakichś skrajnie patriotycznych nastrojów. Oni już są świętej pamięci, bo głównie tam te rozmowy prowadzili my się zawsze z Morawieckim myli, Mazowiecki, Skubiszewski i Geremek. I to oni po latach, jak już można było o tym mówić, mówili, że Helmut Kohl wcale nie był takim koncyliacyjnym politykiem i bardzo mocno, on bardzo długo unikał tam. Było nawet takie potwierdzenie z jego strony, że on nie może się wypowiadać w imieniu wszystkich Niemiec przed zjednoczeniem Niemiec. To były te pierwsze rozmowy z 89 roku. A później dopiero po roku od upadku muru berlińskiego Polska podpisała z Niemcami traktat o utrzymaniu tych granic, które są. I to jest, proszę Państwa, ten resentyment jest zarówno w CDU, CSU, co jest zobrazowane tymi rozmowami, no to i to jeszcze z takiego okresu początkowego, to też jest znamienne. Ten resentyment jest prawicy niemieckiej, czyli CSU, CDU. Czy CDU, CSU, jest jak widać SPD, no i jest AfD, czyli Alternatywie dla Niemiec, ale tamto to już jest bardzo mocno. No ja już nie wspomnę o takich organizacjach, a pani Erika Steinbach i to, co wyczynia to całe Towarzystwo Ziomkowskie, czy jak to się tam nazywało. Także my, proszę Państwa, zamiast zajmować się pierdołami, bo z naszej perspektywy to są sprawy poza naszym kompletnie zasięgiem, analizowanie, czy tam do jakiego tam scenariusza, jaki scenariusz tam się realizuje na Bliskim Wschodzie, no to patrzmy na tutaj, na nasz Bliski Zachód.
czyli na to, co się dzieje w Niemczech, i to jeśli się połączy z tymi słynnymi dotacjami niemieckimi czy unijnymi, gdzie oni tu inwestują w nasze infrastruktury, gdzie zakładają swoje hipermarkety, gdzie budują swoje filie dużych zakładów. No, proszę Państwa, jak tak między wierszami na to popatrzeć i pomyśleć, no to bardziej wygląda nie jak inwestowanie w Polskę, tylko inwestowanie w Heimat. Ja bym, proszę Państwa, nie lekceważył tego, co się Niemcom marzy, bo to, że im się to marzy, to w nich głęboko siedzi, to dla mnie jest oczywiste. I to też wynika z rozmów, jakie Polacy, przepraszam, brzydko nazywani gastarbeiterami, przeprowadzali z rozmaitymi Niemcami w trakcie, gdy w Niemczech pracowali. I tak jak mówię, szczególnie w Niemczech wschodnich, to dążenie do odzyskania w ich rozumieniu ziem utraconych jest bardzo mocne. Przepraszam, także proszę Państwa, mnie sprawy arabsko-izraelskie interesują średnio, chociaż one oczywiście mogą mieć jakieś przełożenie i pewnie będą miały jakieś przełożenie na to, co się dzieje w Europie, a więc i po części to, co się będzie działo w Polsce, tylko że to jest kompletnie poza naszym zasięgiem. Natomiast tych naszych spraw na linii polsko-niemieckiej powinniśmy pilnować i nawet historyzować, nawet przesadzać w ostrzeganiu przed rozmaitymi konsekwencjami wynikającymi z zaniedbań i zaniechań. No bo to zawsze trzeba pamiętać, że Niemcy to są Niemcy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Mnie ten dowcip w ogóle nie rozbawił. Ten dowcip SPD o zjednoczeniu Niemiec, które ma Drang nad Osten jeszcze bardziej. Czyli ma Niemcom marzy się to, aby to, co w tej chwili polskie, wróciło z powrotem do Niemiec. Mnie się marzy coś zupełnie odwrotnego, aby to, co polskie, zostało w Polsce, jakby się dało coś komuś innemu podebrać w ramach oczywiście uczciwego pojedynku i gry w szachy, to jak najbardziej. To tyle. To taka riposta, jeśli to taki kontrdowcip w stronę szanownych naszych sąsiadów zachodnich. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.